Paulina Pachurka, zawodniczka zespołu trzecioligowego SKS Poznań. Dzień dobry, Paulina. Witam wszystkich. Paulina, jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem i siatkówką? Zaczęło się to około 7-8 lat temu, już dokładnie nie pamiętam. Mniej więcej w pierwszej klasie gimnazjum. Poszłam na sekcję siatkówki. Po prostu spodobało mi się to na tyle, że trener zaproponował mi, żebym poszła do klubu z Nowej Soli. No i tak się zaczęła moja przygoda z siatkówką. Twoja przygoda rozpoczęła się w klubie UKS Ares Nowa Sól. Swego czasu gościłaś tu w przeszłości m.in. w barwach tego zespołu na ogólnopolskim turnieju otwarcia sezonu organizowanym przez klub SKS Poznań. Jaka to jest impreza? Impreza jest bardzo ciekawa organizacyjnie, a także sportowo. Jest to idealne jakby miejsce na rozpoczęcie sezonu, gdzie można doszlifować swoją formę przed rozpoczynającym się sezonem. Więc bardzo pozytywnie oceniam. Potem była przygoda między innymi z siatkówką w Sulechowie. Jak oceniasz ten okres swojej przygody ze sportem? Bardzo dobrze ten okres wspominam. Był to okres 2 lat. Miałam możliwość grania w seniorskiej drużynie drugiej ligi, z którą awansowałyśmy do pierwszej. Dużo się tam nauczyłam, ponieważ trenowałam z doświadczonymi zawodniczkami. Może miałam jej okazję do grania, ale dużo mnie to nauczyło. Potem był pobyt w jednej z poznańskich drużyn. Tutaj już w okresie studiów i tak trafiłaś po tym okresie do klubu SKS Poznań. Jak do tego doszło? Na stronie internetowej szukałam klubów w Poznaniu, ponieważ tu studiuję i chciałam na miejscu grać i trenować. Natrafiłam tutaj na stronie internetowej, zadzwoniłam, umówiłam się i po prostu... I jesteś. I jestem, tak. Jaka tutaj panuje atmosfera? No już nie pierwszy raz zmieniałam klub, a więc... Nie obawiałam się jakoś, bardzo, bardzo miło zostałam przyjęta, szybko się zaaklimatyzowałam i jest bardzo dobrze. Obóz w Wandowie rozpoczął Twój pobyt w Poznaniu. Jak oceniasz ten obóz? Wiadomo, że obóz letni jest to obóz, który przygotowuje do sezonu. Wracamy po dłuższej przerwie, a więc szlifujemy kondycję i podnosimy też swoje techniczne umiejętności. Było to dosyć interesujące. Turniej otwarcia sezonu po obozie w Wandowie. Zawsze przykładamy do niego szczególną wagę, do wyniku. W tym roku nie udało się zająć medalu kilkanaście dni temu. Pytałem jedną z Twoich koleżanek, czy traktuje to jako porażkę. Traktujecie to jako porażkę? Miejsce pod podium tutaj w Poznaniu? Wiadomo, że fajnie by było u siebie jako organizator mieć to miejsce na podium, no ale nie zawsze jest to możliwe. Aczkolwiek no, nie traktuję to jako porażki, ponieważ był to turniej przygotowujący do sezonu, a jak wiemy, sezon idzie jak na razie bardzo dobrze, a więc nie traktuję. No właśnie, trochę może o tym sezonie, skoro idzie nam bardzo dobrze. Jak wyglądała faza grupowa w rozgrywkach w Waszym wykonaniu? Dość gładko, powiem tak. Myślałam, że będzie trudniej, aczkolwiek no, były to przeważnie zespoły, które grały młodzieżą, a więc... One się jeszcze tak uczyły, a my po prostu już bardziej doświadczone jesteśmy i dość gładko poszło. Turniej w Słupcy. Spotkałeś się tam zespół z Jankowa Przygodzkiego. Spodziewałaś się takiego, a nie innego przebiegu meczu? Ciebie tam nie było, więc znasz go tylko z opowieści, ale byłaś zaskoczona wynikiem, że dziewczyny przegrały ten mecz wówczas? Na pewno było to takie światełko ostrzegawcze, że nie będzie prostej drogi do zwycięstwa. No ale wzięliśmy się do treningu, żeby po prostu nie zdarzyła się ta porażka po raz kolejny już w meczu o stawkę, tak? No właśnie, mecz w Jankowie Przygodzkim 25-16. Co się działo na ławce pomiędzy drugim setem? Wyszłyśmy ogólnie na ten mecz takie chętne zwycięstwo w ogóle, no ale jak widać publiczność i dziewczyny z przeciwnego zespołu postawiły wysoko poprzeczkę. No ale jakiś tak zimny prysznic zadziałał i od drugiego seta już weszliśmy na swoje tory. Zgadzasz się z naszą opinią, że tu w Poznaniu po zwycięstwie w Jankowie było już jednak dużo łatwiej niż przed pierwszym meczem? Tak, było łatwiej już, bo psychicznie inaczej do tego już podeszłyśmy i u siebie wiadomo, że łatwiej się gra. Ważną rolę w Twoim codziennym życiu, z tego co możemy zaobserwować, mają i pełnią Twoi rodzice. Jak oceniasz wsparcie rodziców? No, rodzice pełnią bardzo mocną, jeżdżą na każdy mecz praktycznie od początku mojej kariery, a więc
jeżeli nie widzę ich gdzieś na meczu, to jest bardzo rzadko, tak? Przyjeżdżają na każdy mecz do Poznania i nie tylko. A więc są mega wsparciem. Cieszę się z tego powodu, zresztą nie tylko ja. Przed nami finał rozgrywek trzecioligowych. Wierzycie w to, że wygracie? Wiara zawsze musi być. Nie możemy podchodzić do tego, że przegramy, bo to od razu nas na straconej pozycji jakby postawi. Ale podchodzimy do tego, że jak zagramy swoją siatkówkę, nie będziemy popełniać błędów, to wszystko jest możliwe, tak? Jakie cele i nadzieje na turnieje barażowe o prawo gry w drugiej lidze? No, chcemy jak najwyższe miejsce zająć oczywiście i znaleźć się w tym finałowym turnieju. No ale zobaczymy, co czas pokaże. Lepiej grać u siebie czy na wyjeździe taki turniej? Wydaje mi się, że u siebie, ponieważ na wyjeździe trzeba pojechać, spać w hotelu, to nie zawsze jest tak jak u siebie, po prostu wypoczęte, bez podróży. Tu na weekend, który przed nami, na mecze finałowe z Tuliszkowem, zdajesz sobie sprawę, że w tej hali nie ma już wolnych miejsc? No domyślam się, że będzie dużo kibiców. Liczycie na wsparcie publiczności? No zdecydowanie, bo jeżeli gramy u siebie, no to chcemy, aby koleżanki, koledzy oraz rodzice byli z nami i patrzyli jak... Jaka tutaj panuje atmosfera w czasie spotkań ligowych? No jest dość gorąca atmosfera, zawsze jest bardzo głośno i to nam pomaga, niesie nas tym. Baraże, poza barażami, później sezon w siatkówce plażowej. Zamierzasz grać w tym roku w siatkówkę plażową? Tak, chociaż zawsze siatkówkę plażową traktuję tak dodatkowo, halowa zawsze była na pierwszym miejscu, ale mam też zamiar wystartować w akademickich mistrzostwach Wielkopolski w siatkówce plażowej. Właśnie z koleżanką tutaj z zespołu SKF-u, z Jagodą. No i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Jak wygląda organizacja życia w waszej grupie? Wszystko jest na jak najwyższym poziomie. Wszystko jest zorganizowane, niczego nam nie brakuje. Jakim trenerem jest i czego nauczyłaś się pod kierunkiem trenera Zbigniewa Woźniaka? Trener jest... Nie spędziłam jeszcze z nim tak dużo czasu, bo wcześniej jak miałam trenerów, to jednak po parę lat, teraz jest od sierpnia. Ale jest w porządku trenerem, jak i w sporcie, poza treningami. Czyli dogadujecie się? Tak, nie możemy. Jak oceniasz w ogóle pracę i funkcjonowanie klubu SKF Poznań? No, treningi są zawsze dobrze zorganizowane, nie ma jakichś przesunięć, czasowo wszystko, nie widzę żadnych minusów. Czego życzyć Ci na najbliższe dni i tygodnie? Czego mi życzyć? Zwycięskiego weekendu. Tego Ci życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.